Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. Jesteśmy w naszym pierwszym domu, który wybudowaliśmy w 2018 roku za kwotę 24 850 zł do stanu surowego zamkniętego. Mówimy o tym na początku, ponieważ dalej do nas dużo osób dzwoni i uważa, że po 3 latach jest jeszcze w stanie, przynajmniej my, że jesteśmy w stanie jeszcze wybudować dom w tej kwocie. Dlatego uprzedzamy fakty i mówimy, że jest to tylko i wyłącznie nazwa naszego kanału i nazwa naszej strony, ponieważ już tych cen nie ma. W dzisiejszym odcinku zabieramy Was do Kielc. Jedziemy po kominek na pelet, bo dostaliśmy informację, że już jest i czeka na nas w sklepie. Dlatego jedziemy do tego samego sklepu po raz trzeci. Trzeci czy czwarty? My czwarty, ale nagranie chyba było trzeci, nie? Chyba tak. Coś takiego, bo my już kupiliśmy chyba 4 kominki w tym samym sklepie, dlatego jedziemy tam, bo mamy do nich zaufanie. Podoba nam się obsługa i przede wszystkim jakość sprzedawanych piecy jest bardzo dobra. Bo jak nam pękł szamot, to dostaliśmy od razu nowy. Więc to jest naprawdę fajną opcją, a nie trzeba czekać, prosić się albo wypisywać jakieś reklamacje, które i tak nikt nie uwzględni. Chodź, żona, zabieram Cię na przejażdżkę do Kielc. Co do naszego ganku, bo dużo osób się będzie pytało, kiedy weźmiemy się za ganek. Oczywiście mamy nadzieję, że już niedługo troszeczkę pogoda się zepsuje. Nie powinniśmy tak mówić, ale taka jest prawda, ponieważ teraz póki jeszcze jest pogoda, no to pracujemy na dworze. Zresztą, co zauważyliście tam na początku, jest rusztowanie, robiliśmy lekki remont u siebie oraz budujemy kilka domów w międzyczasie u Was. Czyli jeden skończyliśmy w Łodzi, drugi skończyliśmy w Łodzi i jesteśmy na etapie budowy domu w Warszawie. Dlatego po prostu chcieliśmy pokończyć roboty, które można wykonywać w okresie takim, jak jest teraz, a jeżeli przyjdzie już minus, to po prostu wejdziemy sobie do środka i będziemy kończyć ten ganek i będziemy kończyć ten domek. Jednocześnie zastanawiamy się, czy nie będziemy działać z garażem, ale to chyba będzie za dużo tych wszystkich robót. Zobaczymy. Dobra, idziemy po busa i jedziemy. Dobrze się trzyma? ISOFIX to fajne rozwiązanie. Zapina się, jeszcze i tak złapiemy dużą trytytką, bo to droga w jedną stronę. Tutaj mamy troszkę roboty zrobione, bo zaczęliśmy tutaj układać kamień, co widzieliście na naszym Instagramie, dom to 25 tysięcy, więc tak to wyszło. Żona z tyłu czy z przodu? Dobrze? Wszystko? No. Trzymasz się? Poruszaj fotelem, dobrze? Góra, dół? Tak, jest ok. Okej. To pakuj się. Chodźcie, dziewczyny, wybierzecie sobie coś ciekawego, aczkolwiek już mamy zamówiony. Ale zobaczymy, co jeszcze mają w ofercie. Cześć. Po raz czwarty. Hej. Cześć. Cześć. Po raz czwarty jesteśmy u Was. Co macie ciekawego dla nas? Coś mówiłeś ostatnio o piecyku na pelet, że bardzo dobrze u Ciebie działa, jesteś zadowolony i szukasz jeszcze jednego, trochę mniejszego. Chciałem Ci pokazać tutaj taki piecyk. Kompaktowy, włoskiej firmy Kadel. Piecyk w kolorze antracytowym. O, kolor fajny. Zgadza się. O mocy 7 kW. Powierzchnia drzewcza tego modelu to jest między tam 30 a 60 metrów, więc idealnie sprawdzi się w takich domach 35 metrów z poddaszem. Jest wyposażony, jest do odpowietrza z zewnątrz. To mnie najbardziej ciekawi. Tak. Sterowanie. Zgadza się. Sterowanie możemy tutaj sterować nim smartfonem. Więc nie musimy być w domu, żeby go włączyć. Ustawiamy wszystko za pomocą aplikacji. Piec ma tutaj wbudowany podajnik na pelet. 15 kg. Starcza to między tak 12 a 30 nawet godzin pracy, w zależności oczywiście od mocy, od temperatury, jaką mu nadamy, jaka jest na zewnątrz, jaką potrzebuje osiągnąć. Fajnie wygląda. Jak Ci się żona podoba? Taki jak chciałaś? No taki. Kolor fajny, design fajny. Taki. I nieduży. I bezobsługowy przede wszystkim, bo zasypujesz sobie, klikasz i masz ciepło. I tylko zobacz. Chodź, Juleczko, zobaczysz sobie. Taki chciałaś? Loftowy. Loftowy. Podoba Ci
tak. Mhm. Bierzemy? Sterowanie w języku polskim. Tak. Będzie się znowu bawiła. Tak. Żeby paliło na to, nie? Tak. Nie no, pelet ogólnie jest wygodny, bo zasypujesz, klikasz, ci nie interesuje. I bardzo czysty, tak? Bardzo czysty, tak. My mamy już jeden piec od was. W sumie od was to już mamy cztery piece. Ale na pelet, no to mamy drugi. Ten będzie drugi. Jestem bardzo zadowolony. Zasypuję, klikam. Termostat jest wyciągnięty obok, sam się odpala, sam się wyłącza. Jest czysto, jest... Z tego co czytałem, to na tonę peletu idzie 1,5 kg tylko popiołu. Zgadza się. No, my też zauważamy, nasi klienci coraz częściej pytają o właśnie piecyki na peleta. Jest to spowodowane tym, co mówisz, że wygodne użytkowania, czyste, nie musimy tutaj co chwilę zasypywać go drewnem, sprzątać codziennie, tylko tak naprawdę raz na tydzień. Odkurza zwykły kupuje się za 20 zł i wyciągasz. I bez problemu można go wyczyścić. Wiesz, od kiedy kupiłem od was tamten piec biały, do tej pory jeszcze nie wyciągałem popiołu. No widzisz, no, to też samo. A już poszło tyle kilogramów, bo kto do nas przyjeżdża, to zawsze jest zasypany, klika się wcześniej i tylko się spala. I co otwieram, to tam dosłownie nawet garstki nie ma popiołu. Zgadza się. No myślę, że jak go odpali za parę dni, to też będziesz mógł trochę więcej o nim powiedzieć i pokazać jego... Na pewno test zrobię, zaletę. Bo powiem ci, że ogólnie po tamtym piecu, co mam od was, jestem zadowolony. Bardzo jestem zadowolony i zastanawiam się, czy piątego pieca od was nie wezmę do swojego domu. Do salonu, bo mam ogrzewanie normalne, w sensie takie gazowe, elektryczne, ale jednak wygląd kominka, jak pali się ten pelet, jest naprawdę świetny. No i sterowanie Wi-Fi, tak? Ustawiasz, klikasz i cię nie interesuje. Teraz mamy bardzo dużo takich dni, że tak powiem, w roku, gdzie temperatura po prostu jest taka między właśnie 5 a 15 stopni. I jak dzisiaj czasami uruchamianie takiego pieca, powiedzmy, kotła jest niepotrzebne. Taki piec, takim piecykiem można łatwo i szybko zrobić po prostu odpowiednią temperaturę w domu. Mhm. Wydaje mi się, że jest to też oszczędność. No, no zobacz, jaki mamy wygląd. Względem zużycia gazu, czy... No gaz 12% w górę, prąd po nowym roku już ma być nieopłacalny, jak chodzi o te wszystkie fotowoltaiki i tak dalej. A tutaj masz 1000 zł tonę, przywozi ci kulier na palecie, wsypujesz sobie i ciebie nie interesuje. Naprawdę świetne rozwiązanie według mnie do tych domów do 35, nawet do 70 jak wejdą, bo jest tu 7 kW, tak jak mówiłeś. Przelicznik jest to 1 kW na 10 m2 do wysokości 2,5 m. Tak. Taki jest średni przelicznik w zależności od izolacji w domu. Przy dobrej izolacji, przy nowych współczynnikach przenikania ciepła, to uważam, że nawet 100 m jest w stanie ogrzać. No, wygląda to na rozwiązanie rzeczywiście idealne pod takie domy. Tak? To już jedziemy. To co? Pakujemy. Pakujemy. Pakujemy do samochodu i my jedziemy, tak? Lucia głodna. Cenę zrobimy dobrą jak zawsze i... U was zawsze mam dobrą cenę. Lepszą niż u konkurencji, dlatego zawsze jestem u was. Tata. Zapraszam. Dobra, to chodźmy. Zrobimy papiery. Chodź Juleczko, zrobimy dokumenty. I jedziemy już na jedzonko. Jak? Z tamtej strony nie mam drzwi, tak jak w tamtym samochodzie. To jest... Dobra, to musimy wrócić się drzwi. Podnieś go tylko, a go zsuniemy. A tu ty nie wierzysz, tak? Nie. Nie, bo rozerwie paletę. Ale on jest leciutki. Ile on waży? 50 kilo? Idziemy go, czy tak? 60 kilo. O Boże. Przejdziesz z nami? No. Ale... A, bo tam wrócisz zapakować? Tak. Ładamy, bo nie wyciągniemy go. Czekajmy sobie rękę. Jesteśmy na miejscu. Dojechał, nie przewrócił się. Kupiłem jeszcze cement, ponieważ musimy starą dziurę po wlocie zakleić. O, gdzie mam klucze? O, w kieszeni są. Już wam otwieram, pokażę o co chodzi, bo nie każdy wie. Dobra. Ten ganek muszę w końcu skończyć, a tak nigdy nie mam czasu. Ale sobie obiecałem, że przyjdzie tylko zima i od razu bierzemy się za te wszystkie rzeczy. Dobra, ten piec wylatuje i o tym mówiłem. Tu jest dziura, którą musimy zalepić. Mam tam cegły przywiezione. I ten kamień jeszcze mamy.
Na koniec dzisiejszego odcinka chciałem Wam powiedzieć ciekawostkę, jaką dowiedziałem się w Galerii Ciepła. A dokładnie to, że można zamówić sobie piec na pelet z możliwością podpięcia nadmuchu w różnych miejscach. Czyli piec stoi tutaj i ma tunele gdzieś tam rozprowadzone na poddaszu i jest tu ciepło i tam ciepło. Ponieważ dużo osób pyta mnie się, w jaki sposób ogrzewać poddasze, jeżeli tam nie ma żadnych grzejników. No i proszę bardzo, w taki oto sposób można kupić piec na pelet i rozprowadzić sobie tunele. A dowiedziałem się to dzisiaj właśnie w Galerii Ciepła, dlatego polecam ten sklep. Co do ceny piecyka, piecyk kosztował 4500 zł. Uważam, że jest to świetna cena za taki piecyk na Wi-Fi z takim designem i do takiego domu. Jest według mnie świetna obsługa, dlatego warto według mnie pojechać do Galerii Ciepła i warto według mnie kupić u nich piecyk. Ja kupiłem czwarty piecyk i wszystkim polecam właśnie to miejsce. I jeszcze dogadałem się z chłopakami, że kupię piąty piecyk, bo u siebie w domu też zastosuję ogrzewanie na pelet. Dlatego zapraszam jeszcze raz do Galerii Ciepła w Kielcach, ulica Zagnańska, a ja tymczasem biorę się za wyciągnięcie tego piecyka tutaj i jakimś cudem wyciągnięcie tego starego pieca gdzieś tam na dwór postawić, żeby sobie stał. Pamiętajcie, łapka w górę i subskrypcja i widzimy się już niedługo.